Cześć, jestem Tomek Lach z bloga Zajaram.pl. Witaj w mojej kuchni. W tym filmie pokażę Ci, jak w sprytny sposób obrać awokado. Potrzebujemy oczywiście dojrzałego awokado, ostrego noża i naszego magicznego narzędzia, którym będzie zwykła stołowa łyżka. Awokado przecinasz na dwie równe połóweczki. Świetnie to wygląda, idealne awokado dojrzałe, zielone. W sam raz na przykład na piękne guacamole. I teraz przechodzimy do najważniejszej czynności. Łyżkę starasz się wprowadzić pomiędzy skórkę awokado a jego miąższ. W taki sposób, żeby robić to delikatnie, nie uszkodzić miąższu ani skórki. Jeżeli awokado jest dojrzałe, to będzie to bardzo łatwe i już po kilku ruchach ono samo zacznie się oddzielać od skóry. Jak już ta główna część w miejscu, gdzie jest pestka, jest oddzielona, to wtedy tą łyżkę wystarczy po prostu lekko pchnąć do przodu i cały miąższ odchodzi od skórki. Zostaje nam pusta, czyściutka skórka. Ręce mamy czyste, żadnego bałaganu i świetnie oddzielony miąższ, który możemy użyć do guacamole, do kanapek, do przygotowania czego tylko chcecie. Po fajne przepisy wykorzystujące awokado zapraszam na bloga zajaram.pl. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, w ten sposób nie przegapicie nowych filmów i do zobaczenia następnym razem. Hej!